Dzień dobry, witajcie. Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to pani nauczycielka zawsze powtarzała: Tego będziecie uczyć się w szkole średniej. Gdy poszedłem do szkoły średniej, to wtedy nauczyciel powtarzał: To powinniście już wiedzieć ze szkoły podstawowej. Ale wcale się nie dziwię, bo nauczyciele zawsze mówią, że to wam się przyda w życiu. Mój dziadek, który miał 90 lat i jeszcze żył, Powiedział do mnie kiedyś: Patryku, cały czas czekam, już tyle lat, kiedy mi się w życiu przyda ten sinus i kosinus. A tak już całkiem na poważnie, to pacjent, który trafia do lekarza, u którego zdiagnozowano hipercholesterolemię, otrzymuje najczęściej zalecenie zmiany diety. I co wtedy robi? Najczęściej odstawia tłuszcz, który musi czymś zamienić. I niestety najczęściej zamienia go prostymi węglowodanami. I później pacjent się dziwi dlaczego jedząc dżem słodzony na przykład dżem z truskawek, spożyczek, czy jagodowy nadal ma wysokie stężenie cholesterolu we krwi, przecież dżem nie zawiera w ogóle cholesterolu, tak? Trzeba pamiętać o tym, że glukoza, która powstaje ze spożycia prostych węglowodanów, może być zamieniana w cholesterol. W związku z tym, na diecie bogato węglowodanowej, stężenie cholesterolu jak najbardziej może wzrosnąć. Jak to możliwe? Przygotowałem tutaj pewien schemat, który wszyscy pewnie już znacie ze szkoły, ale to jest takie powtórzenie. Po zjedzeniu posiłku bogatego węglowodany, glukoza, która dostaje się do naszego organizmu, w procesie glikolizy jest zamieniana w pirogronia. I później są dwie możliwe drogi metabolizmu pirogronianu. W zasadzie jest jeszcze trzecia droga, ale tutaj nieistotna. Przede wszystkim w wyniku działania karboksylazy pirogronianu może powstać sztabioocan, który jest włączany do cyklu Krepsa, czyli procesu po prostu oddychania komórkowego z następową fosforylacją oksydacyjną, wytworzenia energii, z, jednego, z jednej cząsteczki glukozy powstaje około 32, powstają 32 cząsteczki ATP. Dawniej, jak chodziłem do szkoły, to jeszcze mówiono o 36 cząsteczkach netto ATP, teraz mówi się o 32. Ten proces przekształcenia pirogronianu w sztawie wymaga zużycia energii w postaci ATP. Dochodzi do karboksylacji, czyli przyłączenia atomu węgla. Natomiast druga droga, która jest bardziej dla nas istotna czy interesująca, to przekształcenie pirogronianu w acetylokoenzym A. W udziale tym bierze, no, uczestniczy dehydrogenaza pirogronianu. W wyniku te, działania tego enzymu zostaje odłączona cząsteczka dwutlenku węgla, tak? czyli następuje Dekarboksylacja, a jednocześnie powstaje równoważnik energii, zredukowany dinukleotyt nikotinoamidadeninowy. Powstaje acetylokoenzym A. W wyniku działania tiolazy, acetylokoenzym A może przekształcić się w acetoacetylokoenzym A, a ten dalej w HMGCOA. Czyli 3-hydroksy, 3-metyloglutarylokoenzym A. Za pomocą takiego enzymu, który nazywamy reduktazą HMGCoA, i ten enzym jest punktem uchwytu dla statyn. Właśnie zablokowanie tego enzymu w tym miejscu sprawia, że zostaje zablokowana synteza cholesterolu. Ale jeżeli ten proces idzie sobie dalej, to powstaje później mewalonian, fosforan i pirofosforan mewalonianu, później pirofosforan izopentenylu, geranylu, tak, farnezylu, skwalen, zamknięcie pierścienia i tworzy się. Cholesterol. To ktoś może zadać jeszcze pytanie: to kiedy i który z tych cyklów czy z tych szlaków będzie dominował? Czy utlenienie cząsteczki glukozy do dwutlenku węgla i wody i wytworzenia ATP, czy może przekształcenie jej w cholesterol? Po pierwsze, zależy to od podaży energetycznej. Jeżeli mamy deficyt kaloryczny i potrzebujemy faktycznie energii. To nasz organizm będzie zużywał glukozę do produkcji energii. Tak? To dotyczy też zwłaszcza osób, które ćwiczą, prowadzą aktywny tryb życia. I wtedy nawet spożywając proste węglowodany, czy spożywając węglowodany złożone, ale które są łatwo dostępnym źródłem glukozy, tak jak na przykład skrobia, nie dojdzie do zwiększenia stężenia cholesterolu we krwi. Wszyscy to widzimy u sportowców, w ćwiczeniach aerobowych, w biegach długodystansowych, gdzie występuje często tak zwany carb loading, czy carbo loading. Natomiast jeżeli mamy nadwagę, otyłość, nadwyżkę kaloryczną, czy zaburzenia metaboliczne, za na przykład zespół metaboliczny, insulinooporność, może niestety ta, ten pirogronian być przekształcany preferencyjnie do aceto. Acetylokoenzymu A i dalej do wytworzania, wytwarzania cholesterolu. <laughs> czyli musicie wyciągnąć z tego filmu jeden podstawowy wniosek. Glukoza, czyli po prostu węglowodany, cukry mogą być, powodować wzrost stężenia cholesterolu we krwi, mimo że produkty, które zawierają węglowodany, mogą zawierać zero. Miligramów cholesterolu na przykład w danej porcji, czyli nie zawierać go wcale. <laughs> Oczywiście tłuszcze zwierzęce nasycone też mogą zwiększać stężenie cholesterolu we krwi, dlatego że kwasy długołańcuchowe nasycone, palmitynowy, mirystynowy, laurynowy mogą zwiększać stężenie cholesterolu całkowitego oraz frakcji transportowej LDL, czyli lipoproteiny o niskiej gęstości, czyli tej aterogennej. Mówi się, że kwas starynowy nie. Ale z kolei dalej mówi się, że nawet kwas też może działać trombogennie, czyli działać prozakrzepowo, powodując aktywację niektórych białek enzymatycznych zaliczanych do czynników krzepnięcia krwi. W związku z czym, co robić? Nie zamieniać diety w, ten, nie zmieniać diety w ten sposób, że zastąpimy tłuszcze węglowodanami, które nie zawierają tłuszczów i nie zawierają cholesterolu, bo ten cholesterol nam nie spadnie. Tylko po pierwsze. Po pierwsze, zamienić jeden rodzaj tłuszczów na inny. I tutaj na przykład mogą to być tłuszcze roślinne. Oliwa z oliwek, olej lniany, wysokolinolenowy, olej rzepakowy. I proszę mi nie mówić, że olej rzepakowy jest niezdrowy, bo jest zdrowy. Proszę mi nie mówić, że jest niezdrowy, bo zawiera dużo glifosatu. Na ten temat był osobny film. Drugą rzecz, którą możemy zrobić, to. Węglowodany czerpać z pokarmów pochodzenia faktycznie roślinnego, czyli warzyw i owoców, najlepiej o niskim indeksie i ładunku glikemicznym, dzięki czemu błonnik pokarmowy również będzie powodował dłuższe uczucie sytości, a więc zjemy mniej. Trzecia sprawa możemy zwiększyć podaż białka w diecie, dlatego że trawienie białka jest procesem najbardziej Endoenergetycznym w porównaniu do trawienia pozostałych składników pokarmowych. Czyli trawienie białka zużywa najwięcej energii. No i oczywiście zmniejszyć podaż kaloryczną, jeżeli mamy nadwagę. No, na pewno, jeżeli mamy otyłość, to też. Już utrata masy ciała o 5% zwiększa czy poprawia insulinowrażliwość. No i oczywiście na samym końcu, a może nie na końcu, bo to nie jest najmniej ważne, ale jest bardzo ważne, wysiłek fizyczny. I moi drodzy, ja często słyszę, że statyny są złe. I mówią to osoby otyłe z nadwagą. Osoby, które odżywiały się źle, jadły bardzo dużo ponad swoje zapotrzebowanie, nie mają żadnej aktywności fizycznej, doprowadziły się do stanu przedcukrzycowego, do hipercholesterolemii, hipertrójglicerydemii mówią, że statyny są szkodliwe. Nie, to ich życie było szkodliwe do tej pory, a więc sposób postępowania, bo gdyby nie musiały tak robić, no to nie musiałyby brać statyn. To po pierwsze. Po drugie, pacjent w związku z tym na własne życzenie otrzymuje te leki. Po drugie, Pacjent często nie chce zmienić swojego stylu życia. Taka jest prawda. Bo jeżeli osobie sobie jakiejś z nadwagą powie się, że musi zacząć się ruszać i zmienić dietę, no to jak to? To ja już nie mogę tego schabowego, albo biegać, czy ja się zmęczę, to jest, to jest bolesne, to jest męczące, to jest straszna katorga. W związku z tym wiele wielu pacjentów po prostu woli łykać tabletki niż zmienić swój styl życia. A tabletka, no niestety, wszystkiego, wszystkiego nie załatwia. Natomiast ostatnio spotkałem mojego kolegę, kolegę ze studiów, i mówię do niego: No cześć, Bartek, co tam u Ciebie słychać? Wykładam chemię. Naprawdę, a gdzie? Za rogiem w supermarkecie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.